MC Beaton, Hamish Macbeth i Śmierć obcego. Posterunkowy Hamish Macbeth siedział w małym wiejskim autobusie, który wywoził go daleko od mieściny Lordup, daleko od zachodniego wybrzeża Sutherland i daleko od macierzystego posterunku policji. Jego pies Towser, wielki żółtawy kundel, położył dużą łapę na kolanie swego pana, ale policjant nawet tego nie zauważył. Psisko westchnęło, zajęło siedzenie obok niego i także zaczęło wyglądać przez okno. Kierowca autobusu był nowy. Żadnych psów na siedzeniach, burknął znad ramienia. Był zdecydowany nie dać się zastraszyć mundurowi Hamisha. Posterunkowy w odpowiedzi posłał mu puste i głupkowate spojrzenie. Kierowca, Szkot z Nizin, który uważał wszystkich mieszkańców gór za głupszych z natury, stwierdził, że nie ma sensu drążyć tematu. Co sprawiło, że Hamish Macbeth wyglądał na otępiałego? Nieszczęście. Wydawało się, że zaledwie chwilę temu siedział szczęśliwy i spokojny na swoim posterunku policji w Lordup, aż tu nagle przyszedł rozkaz, by zastąpić sierżanta McGregora w miasteczku Knoydan, skupisku małych gospodarstw w krainie Sutherland. Na próżno Hamish na poczekaniu wymyślił falę przestępstw w Lordup. Odpowiedziano mu, że ochrona okazjonalnie tłuczonych żon oraz aresztowanie pijaczka raz na 2 miesiące nie podnoszą jeszcze poziomu przestępczości. Miał po prostu zamknąć swój posterunek i pojechać do Knoydan autobusem, jako że sierżant McGregor ponoć zostawił tam dla niego samochód w dobrym stanie. Hamish nienawidził zmian tak samo, jak nie cierpiał pracy. W Lochdub, tuż obok posterunku policji, dzierżawił niewielkie gospodarstwo, gdzie trzymał stadko owiec, z którym teraz musiał opiekować się sąsiad. Macbeth dorabiał na boku całkiem dobrze, z racji swojej małej hodowli, kłusownictwa i nagród pieniężnych, które wygrywał latem na górskich zawodach biegaczy. Wszystko, co zdawał zaoszczędzić, wysyłał do swoich krewnych, matki, ojca, braci i sióstr Cromarty. W Knoydan posterunkowy nie spodziewał się żadnego łatwego zarobku. Gospodarze lub farmerzy z Nizin zawsze potrzebowali dodatkowego zajęcia. Ich gospodarstwa rolne lub dzierżawione pola były zazwyczaj zbyt małe, by zapewnić im pełne utrzymanie. Rolnicy byli więc zarazem listonoszami, leśniczymi, sklepikarzami i w rzadkich przypadkach, takich jak Hamisha Macbetha, policjantami. Nastał już koniec stycznia, a północ Szkocji wciąż spowita była niekończącą się nocą. Słońce wschodziło krótko po 9:00, chmurzyło się na horyzoncie przez kilka godzin i zachodziło około 2:00 po południu. Pola były brązowe i postrzępione, wrzosowiska posępne, a przemoczone deszczem pustkowia i upiorne kłęby mgły otaczały zbocza wysokich gór. Autobusem jechała zaledwie garstka pasażerów. Siostry Carrie, Jessie i Nessie, dwie stare panny, mieszkanki Lordup, rozmawiały wysokimi, piskliwymi głosami. – Czy nie mówię ci właśnie o tym, Nessie? – niósł się głos Jessie. W zeszłym tygodniu poszłam do Towarzystwa Królewskiego Zapobiegania Okrucieństwa wobec Zwierząt w Strabane i powiedziałam temu człowiekowi: potrzebuję humanitarnej pułapki, żeby złapać tchórzo Fredkę, która atakuje nasze kaczki. On mi daje ją i mówi: weź tę humanitarną pułapkę i humanitarnie złap swoją tchórzo Fredkę, a potem, jeśli chcesz znać moje zdanie, humanitarnie zatłucz tego małego drania na śmierć. Co to się wyrabia? I to on powinien być przeciw okrucieństwu. Napisałam do naszego posła parlamentu z wyrazami największej skargi. Opowiadałaś mi to już ze 100 razy, narzekała Nessie. Może on miał rację. Jedyne, co złapało się do tej humanitarnej pułapki, to kot pastora. Czemu nie opowiesz o tym panu Macbethowi? Jemu, zaskrzyczała Jessie. Posterunkowy sam jest kłusownikiem i zapewne ta tchórzofretka należała do niego. Autobus gwałtownie stanął i wciąż kłócące się siostry wysiadły. 3 miesiące Knoydan, rozmyślał Hamish, bezmyślnie drapiąc Towsera za uchem. Mówi się, że Lordup jest spokojne, ale w Knoydan to już w ogóle nic nigdy się nie dzieje i dziać się nie będzie. A czy przypadkiem właśnie w Lordup nie miałem niedawno 2 morderstw? Pomyślał o zabójstwie, które zdarzyło się ostatniego lata. Jak się okazało, zbliżyło go to do miłości jego życia, Priscilla Halburton Smythe, córki miejscowego posiadacza ziemskiego. Potem jednak, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Priscilla wyjechała do Londynu, by tam znaleźć pracę. Ale przecież nigdy nie przebywała poza Lordup zbyt długo. Być może właśnie teraz jedzie na północ, by wrócić i dowiedzieć się, że on akurat wyjechał. I pewnie nie przejmie się tym ani trochę, powiedział nagle na głos Hamish. Kierowca autobusu pogratulował sobie decyzji, by pozostawić tego szalonego gliniarza w spokoju. Posterunkowy zniał miasteczko Knoydan i uważał, że musi to być najnudniejsze miejsce na świecie.
chociaż posiadało status miasta, było rozmiarów malutkiej angielskiej wioski. Pamiętał, że jego mieszkańcy stanowili zamkniętą w sobie nieufną i religijną gromadę, która uważała wszystkich z zewnątrz za intruzów. W końcu został jedynym pasażerem autobusu. Pojazd trząsł się i trzeszczał na ostrych zakrętach. Wreszcie opuścił cień rzucany przez wysokie wieże gór, by wjechać w dolinę, gdzie leżał Knojdan. Hamisz ociężale zebrał swoje rzeczy, które zmieścił w chlebaku oraz starej skórzanej walizce i wysiadł. Autobus odjechał z rykiem, a policjant wcisnął swoją czapkę z daszkiem na ogniste włosy i rozejrzał się dookoła. W samo południe w Knojdan, wymamrotał. Trafił akurat na porę lunchu, co oznaczało, że wszystkie sklepy były zamknięte, a ulice wyludnione. Dął silny wiatr, ale nawet świstek papieru nie fruwał w powietrzu. Miasteczko miało jałowy, szary i sterylny wygląd. Knojdan położony był na skraju sztucznego jeziora, utworzonego przy jednej z najbrzydszych hydroelektrowni, jakie Hamisz kiedykolwiek widział. Nie było tu uroczych uliczek czy zakrętów. Jedyna główna ulica biegła w dół do jeziora. Znajdowały się przy niej cztery sklepy spożywcze, które oferowały mniej więcej taki sam towar, sklep z narzędziami i artykułami dla rzemieślników, hotel, budka serwująca rybę z frytkami, sklep mięsny, pub oraz ogromny kościół. Dotowane przez rząd mieszkania komunalne wybudowano po drugiej stronie jeziora. Były oddzielone od prywatnych domów własnościowych, które jednak małe, szare i nijakie, wyglądały dokładnie tak samo jak te rządowe. Miasto było do tego stopnia jałowe i puste, że przypominało Hamiszowi scenę z filmu science fiction, który kiedyś oglądał. A jednak posterunkowy wciąż miał świadomość obserwującego spojrzeń, oczu ukrytych za szczelnie zasłoniętymi koronkowymi zasłonkami. Otworzył furtkę do ogrodu najbliższego parterowego domu, zwanego Zielone Pastwiska. Podszedł i uderzył w mosiężny dzwon okrętowy, który wisiał nad drzwiami. Cisza. Gipsowy krasnal stojący w ogrodzie wpatrywał się w niego, a wiatr zawodził niemiłosiernie. Katalog zamawiany pocztą sterczał z kosza na śmieci stojącego przy drzwiach. Hamisz obrócił głowę i przeczytał nazwisko. Pani A. McNeil. W końcu usłyszał zbliżające się kroki. Drzwi uchyliły się na szerokość kilkucalowego łańcucha i twarz kobiety wyjrzała przez szczelinę. Było to oblicze w tym żółtawym, hiszpańskim typie, który napotykał w górach Szkocji. Kto tam? Zażądała odpowiedzi. W tym momencie Hamisz zorientował się, że ta kobieta dokładnie wie, kim był. Zachowywała się bowiem zbyt spokojnie. Stosunkowo wolny od przestępstw z okolicy, pojawienie się przed wejściem policjanta zazwyczaj wywoływało przerażenie, ponieważ oznaczało wiadomość o zgonie lub wypadku. Posterunkowy Macbeth, powiedział miło Hamisz. Przyjechałem, by zastąpić pana McGregora, który wyjeżdża na wakacje. Gdzie znajduje się posterunek policji? Sama nie wiem, powiedziała kobieta. Może na wzgórzu? Na końcu głównej ulicy? Dopytywał. Miał świadomość, że kobieta doskonale wie, gdzie jest policyjny posterunek. Ale Hamisz był przybyszem, a w Knojdan nigdy nie mówi się obcym niczego, co mogłoby im pomóc. Być może, ale lepiej spytaj kogoś innego, powiedziała twarz ukryta za drzwiami. Hamisz oparł się o framugę i przyjrzał niebu. Tak, ale zawierucha, powiedział swoim miękkim, góralskim głosem, który stawał się bardziej świszczący, kiedy jego posiadacz robił się zły lub zaniepokojony. Pan McGregor rusza na Florydę, by odwiedzić swojego brata Roya. O tej porze roku będzie tam bardzo gorąco. O tak, będzie, potwierdziła kobieta. Przyszło mi właśnie do głowy, że ma siostrę w Kanadzie. Łańcuch spadł, a drzwi otworzyły się na kolejnych kilka cali. To Bessie, wyjaśniła gospodyni. Mieszka w Albercie. Racja, zgodził się Hamisz. A pani musi być panią McNeil. A ty skąd to wiesz? Spytała, otwierając drzwi na oścież. Och, czyż wszyscy nie słyszeli o pani McNeil? Uśmiechnął się. Dlatego właśnie tu zadzwoniłem. Ludzie niechętnie wskazują drogę, ale powiedziałem sobie, że pani McNeil, będąc osobą tak obytą w świecie, na pewno mi pomoże, jeśli tylko będzie mogła. Kobieta wykrzywiła twarz w okropnym uśmiechu. Pytałeś o posterunek policji. Tak jak mówiłam, jest na końcu głównej drogi po lewej stronie. Oni tam już są spakowani, gotowi do drogi. Dziękuję. Hamisz musnął swoją czapkę i powoli odszedł. Stara, kłótliwa jędza, wymamrotał do Tausera. Ale nie ma sensu pytać kogoś innego, jako że, jak przypuszczam, oni wszyscy są tacy sami. Na końcu głównej ulicy stał podłużny, niski, szary budynek z niebieskim policyjnym kogutem nad budówką z boku. Mały, wściekły sierżant biegał w górę i w dół. Co cię tak długo zatrzymało? Warknął. A potem, zanim Hamisz zdążył otworzyć usta, ciągnął.
Wejdź, wejdź, ale zostaw psa na zewnątrz. Na tyłach jest stara buda. Może tam spać. Żadnych psów w domu. Hamisz kazał Tauserowi zostać i podążył za sierżantem do domu. Mężczyzna prowadził go w kierunku do budówki. Tu jest biurko, tylko nie zrób bałaganu w moich papierach, a tu jest klucz do celi. Będziesz mieć kłopoty z pewnym bohaterem sobotniego meczu. Załatw ten koszmar szybko i sprawnie. Jeśli gość ma majaki alkoholowe, to może lepiej będzie zawieźć go do szpitala? Spytał Hamisz łagodnie. Strata publicznych funduszy. Po prostu przywiąż go do łóżka i niech sobie majaczy do rana. Wejdź do środka, poznaj moją żonę. Hamisz pobiegł za energicznym policjantem. Jest w salonie, powiedział sierżant McGregor. Pani McGregor wstała, by wyjść im naprzeciw. Była smukłą, szczupłą kobietą z jasnymi oczami, wielkimi czerwonymi dłońmi. Przerwała wymianę uprzejmości. Lubię utrzymywać to miejsce w porządku, powiedziała. Nie chcę wrócić z Florydy i zobaczyć, że jest jak w chlewie. Hamisz stał z czapką, którą trzymał pod pachą, a jego orzechowe oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Duży pokój, który przez państwa McGregorów został podniesiony do rangi salonu, był podłużnym, niskim pomieszczeniem z różowymi, poszarpanymi zasłonami w oknach. Łososiowy zestaw składający się z kanapy dwóch foteli, który wyglądał, jakby został dostarczony tego samego dnia, odwzajemniał spojrzenie Hamisza całym swoim nadmiarem nylonowego obicia. Ściany ozdobione były jaskrawymi, kolorowymi, religijnymi obrazami. Niebieskooki i blondowłosy Jezus zachęcał, by przyszły do niego małe dzieci, wszystkie ubrane w stylu lat 30. i wszystkie o nadzwyczaj anglosaskim wyglądzie. Dywan zrobiony z jednego z bardziej rażących szkockich tartanów wołał z podłogi o pomstę do nieba. Przed sofą stał szklany stolik kawowy z nogami z kutego żelaza, a w rogu znajdował się szklany barek również z elementami kutego żelaza. Jego półki podświetlało od spodu różowe jarzeniowe świetlówki. W równych rządkach ustawiono tam, jak się wydawało, wszystkie zabawnie wyglądające butelki, które kiedykolwiek wymyślono. Grzejnik elektryczny wraz ze sztucznymi kłodami ulokowano w miejscu kominka. We wnękach pomieszczenia znajdowały się szklane półki mieszczące zaskakujący przekrój ozdób z porcelany. Stały tam wściekle zielone dzbanki w kształcie ryby, małe figurki dziewcząt w pastelowych sukniach, których rąbek trzymały uniesiony ku górze, porcelanowe miski w kształcie owoców, kotów i psów z uśmiechami rodem z Disneya. Na nich mocno o szklistych pyskach. Były tam też rzędy miniaturowych przedmiotów rzeźbionych w szkle, z rodzaju tych, które zobaczyć można w wesołym miasteczku. Na stoliku leżała duża wiktoriańska Biblia, otwarta na stronie, gdzie znajdował się miedzioryt przedstawiający zniewieściałego anioła ze skrzydłami z łusek, strącającego z rozpaczonych ludzi, odzianych tylko w przepaski na biodrach do ognistych czeluści. Następnie pani McGregor poprowadziła Hamisza z jednej nadmiernie zdobnie umeblowanej sypialni do drugiej. Dom mógł poszczycić się takimi pięcioma. A gdzie się znajduje kuchnia? Spytał posterunkowy, odzyskując mowę. Kobieta obróciła się dziarsko i ruszyła w dół, jakby była na służbie. Tutaj, powiedziała. Hamisz odetchnął z ulgą. Kuchnia była funkcjonalna, miała każde wymarzone urządzenie wyręczające w pracy. Podłogę wyłożono kafelkami, a na środku stał sporej wielkości stół. Posterunkowy zdecydował, że tu właśnie odgrodzi się od koszmarnego salonu. Macie telewizor? Spytał. Pani McGregor spojrzała na wysokiego, tyczkowatego policjanta o ogniście rudych włosach i orzechowych oczach. Nie, nie wierzymy w telewizję, powiedziała ostro, jakby debatowała nad istnieniem małych zielonych ludzików na Marsie. Ale widzę, że jest centralne ogrzewanie, zauważył Hamisz. Tak, ale mamy również podwójne szyby w oknach, więc prawie w ogóle nie będziesz go potrzebował. Jest ustawione na czasowy wyłącznik. 2 godziny grzania rano i 2 wieczorem. To wystarczy każdemu. Cóż, jeśli mógłbym zamienić słówko z twoim uprzejmym mężem, zaczął Hamisz, rozglądając się wokół za sierżantem, który przepadł gdzieś podczas oprowadzania po domu. Ale nie ma czasu do stracenia, nie ma czasu, powiedziała, chwytając wypchaną torebkę z kuchennego blatu. Jordi czeka w taksówce. Hamisz spojrzał na nią zdumiony. Chciał zapytać McGregora o obowiązki, o to, gdzie trzymał kluczyki do samochodu, o to, jak daleko rozciągał się teren, który miał patrolować, oraz o miejscowych bandziorów. Ale zyskiwał pewność, że na McGregora ciążyła klątwa, którą szybko zidentyfikował jako właściwą miasteczku Knojdan. Nikomu nie mów ani słowa. Odprowadził żonę sierżanta do taksówki. Więc nie będzie was przez 3 miesiące? Spytał, pochylając się nad taksówką po stronie, gdzie siedział McGregor. Sierżant patrzył wprost przed siebie. Jeśli zejdzie pan z drogi, panie posterunkowy, powiedział, to być może zdążymy na pociąg.
Zaczekaj chwilę, zaprotestował Hamish. Gdzie są kluczyki do samochodu? W środku auta, warknął McGregor. Kiwnął na taksówkarza i wóz odjechał. Krzyżyk na drogę, zagrzmiał Hamish. Skinął głową na psa, który poszedł za nim do kuchni. Posterunkowy wyłączył licznik czasu w centralnym ogrzewaniu, podkręcił termosa tak bardzo, jak tylko się dało i zaczął przeszukiwać zawartość kuchennych szafek w poszukiwaniu kawy. Ale szafki były puste, nie było w nich nawet szczypty soli. Wiesz co, Towser, powiedział Hamish Macbeth, mam nadzieję, że oni zostaną porwani na Kubę. Przeszedł przez biuro i zaczął przeglądać kartoteki zgromadzone w stojącej w rogu szafce na akta. Segregatory były pełne papierów dotyczących odrobaczania owiec. Niekąpanie ich w środkach owadobójczych najwyraźniej uchodziło tutaj za poważną zbrodnię. Nagle Hamish usłyszał huk i stukot dobiegający z kuchni. Pobiegł tam. Towser trzymał swój wielki łeb w jednej z dolnych szafek i przetrząsał naczynia kuchenne. Wynocha stąd tępy zwierzaku, krzyknął. Wychodzą do sklepu, spróbują załatwić nam coś do jedzenia. Szukał, aż udało mu się znaleźć miskę i nalał do niej wody dla psa. Potem spacerem wyszedł z domu i ruszył główną ulicą. Przerwa obiadowa się skończyła i sklepy znów były otwarte. Ludzie plotkując stali w małych grupkach, ale kiedy przechodził obok nich, przestawali rozmawiać i wpatrywali się w niego z zaciekawieniem, a zarazem dość nieprzyjaźnie. Hamish kupił dwie torby żywności i skierował swoje kroki do garażu, w którym sprzedawano artykuły gospodarstwa domowego. Spytał, czy mógłby wypożyczyć telewizor, a niski mężczyzna, którego twarz miała wyraz nieustającego oburzenia, krótko odpowiedział mu, że nie. Ku irytacji sprzedawcy Hamish nie odszedł, ale wciąż głupkowato ponawiał swoje pytanie, równocześnie rozglądając się po innych klientach. Niska, szczupła, przypominająca ptaszynę kobieta o ostrych rysach twarzy podeszła do niego. Ty musisz być zastępcą pana McGregora, powiedziała żwawo. Nazywam się Stratters i jestem żoną pastora. Czy możemy spodziewać się ciebie w niedzielę w kościele? Och, tak, powiedział Hamish przyjaźnie. Nazywam się Macbeth. Sam jestem członkiem wolnego kościoła. Uważnie odnotował w pamięci nazwę głównego kościoła w Knoydam. Nie był członkiem wolnego kościoła. W rzeczywistości nie należał do żadnego. Cóż, to wspaniale, krzyknęła pani Stratters. Słyszałam, że pytałeś o telewizor. Mamy jeden zbędny czarno-biały odbiornik, który zamierzamy wystawić na wielkanocną loterię. Moglibyśmy ci go pożyczyć. To bardzo miło z pani strony, powiedział Hamish, uśmiechając się do niej. Ten uśmiech zmienił wyraz jego twarzy. Był to uśmiech pełen słodyczy, zachowywany na szczególne okazje. W mgnieniu oka Hamish siedział na plebanii z nogami spartymi na podnóżku, częstowany herbatą i bułeczkami. Tak sobie myślę, pani Stratters, mówił, że będzie mi tu trochę trudno. W Knoydan nigdy nie lubiano przybyszów. Cóż, powiedziała pani Stratters, podchodząc do okna i upewniając się, że nic nie wskazuje na powrót jej męża z obchodu po okolicy, jako że poprzedniej niedzieli wygłosił on kazanie o nikczemności plotki. Ludzie tu są bardzo mili, kiedy się już ich pozna. Potrzeba jedynie kilku lat. Nie mam tyle czasu, stwierdził Hamish. Będę tutaj tylko przez 3 miesiące. Przejdą do pana wcześniej, zapewniła, ponieważ wszyscy są zjednoczeni przeciwko jednemu naprawdę paskudnemu przybyszowi. Rozejrzała się wokół i zniżyła głos do szeptu. To Anglik. O rany, powiedział Hamish zachęcająco. Nie lubią tu Anglików? To nie tak, odpowiedziała żona pastora. Chodzi po prostu o to, że on jest strasznym mądralą. Wszystko wokół to wspólnota pomniejszych gospodarstw. Ludzie nie lubią, gdy im się mówi, co mają robić, szczególnie gdy upomina ich ktoś obcy. A pan Mainwaring, bo tak się nazywa, ciągle im mówi, co robią źle. Oczywiście nie w złośliwy sposób, ale tak, jakby się z nich naśmiewał. A jego biedna żona nie pozwala jej prowadzić domu. Nadzoruje to, jak gotuje. On nawet wybiera dla niej ubrania. Potwór, zakrzyknął Hamish, okazując największe zszokowanie, czym wysoce zadowolił żonę pastora. Niech pan skosztuje jeszcze jednej bułeczki, panie posterunkowy. Tak, ona jest członkiną koła gospodyń wiejskich. Pewnego razu dała nam bardzo pożyteczną lekcję o tym, jak suszyć i układać kwiaty. To było inspirujące. Radziła sobie świetnie, póki on nie wszedł w trakcie zadawania pytań i zaczął ją maglować. Ją, własną żonę. Coś niebywałego. Tak, a ona zaczerwieniła się jak burak i zaczęła jąkać się. To było podłe. Dźwięk samochodu szęszczącego na żwirowym podjeździe sprawił, że pani Stratters sama zaczerwieniła się jak burak. Lepiej już pójdę, powiedział Hamish, wołąc nie marnować czasu na rozmowę z pastorem. Ale kiedy policjant wstał, właśnie wszedł pan Stratters, pastor.
Miał bladą twarz, jasno-niebieskie oczy i wąskie usta. Jego jasne włosy były starannie przygładzone. Pani Stratus, lekko poddenerwowana, przedstawiła ich sobie. – Jak sądzę, właśnie sobie plotkowaliście – powiedział surowo pastor. – Przeciwnie – powiedział Hamisz. – Twoja uprzejma żona właśnie zachęcała mnie, żebym zaszedł do kościoła w niedzielę. Opowiadała mi o przekonujących kazaniach wielebnego. Wymienił uścisk dłoni z pastorem, zabrał mały odbiornik telewizyjny i pożegnał się. Żona pastora podeszła do okna i odprowadziła wzrokiem oddalającą się postać wysokiego posterunkowego z rozmarzonym uśmiechem na twarzy. – Taki porządny człowiek – powiedziała półgłosem. Hamisz ruszył główną ulicą, przyjemnie nasycony herbatą i własnoręcznie pieczonymi bułeczkami z drzemem. Na górze naprzeciwko posterunku policji zauważył stary domek wiejski położony w pewnej odległości od drogi, z wywieszonymi na zewnątrz szyldem – obrazy na sprzedaż. Była tam również, jak się wydawało, nastoletnia dziewczyna przekopująca ogródek. Jakby świadoma tego, że jest obserwowana, obróciła się, zobaczyła posterunkowego i podeszła do bramy ogrodu. Jej sylwetka była szczupła i dziewczęca, ale Hamisz szacował, że musi być w tym samym wieku co on, około 30. Miała twarz elfa, szeroki uśmiech i burzę czarnych loków. – Jenny Lovelace – powiedziała, wyciągając drobną, ubrudzoną ziemią dłoń. – Hamisz Macbeth – powiedział Hamisz, uśmiechając się do niej. – Czy to amerykański akcent? – Nie, kanadyjski. – Co sprowadza cię do dziczy Sutherland, pan to Lovelace? – spytał posterunkowy, odkładając telewizor i dwie torby z zakupami na ziemię i ściskając jej dłoń, zanim oparł się wygodnie o bramę. Potrzebowałam ciszy i spokoju. Przyjechałam na wakacje i zostałam. Jestem tutaj od 4 lat. I podoba ci się? Przypuszczam, że nie przepadają tu za nowymi. Och, całkiem dobrze dają sobie radę. Lubię być sama. Tak sobie myślę, że życie stało się dla przybyszów lżejsze, odkąd pewien pan Mainwaring tu przyjechał. Wydaje się, że to on jest dla miejscowych prawdziwym wrzodem na tyłku. Twarz Jenny zastygła. Pan Mainwaring jest chyba jedyną cywilizowaną osobą w tym całym mieście, odpowiedziała ostro. Zawsze wtykam nos w nie swojej sprawy, westnął Hamisz smętnie. To przez to, że nie przywykłem do rozmawiania ze ślicznymi dziewczętami. Mój umysł w takich sytuacjach staje się ociężały. Jenny zachichotała. Wszystko w porządku z twoją głową, powiedziała. Na Boga, co to za okropne ujadanie z policyjnego posterunku. To mój pies, Towser. Chcę dostać swoje jedzenie, a kiedy go pragnie, to się o nie upomina. Lepiej już pójdę. Wpadnij na kawę, powiedziała Jenny, odwracając się, kiedy Hamisz przestanąłby zabrać swoje rzeczy. Kiedy? Zawołał za nią Hamisz. Kiedy tylko będziesz miał ochotę. Wpadnę rano, krzyknął Hamisz, nagle czując się szczęśliwy. Ujadanie Towsera ucichło, kiedy zobaczył swojego pana. Położył się na kuchennej podłodze i wpatrywał w Hamisza zasmuconymi oczyma. – Mam dla ciebie wątróbkę – zamamrotał posterunkowy, wlewając olej na patelnię. – Zobacz, olej bez cholesterolu, dobry dla twojego tłustego serca. Nagle przenikliwy dźwięk dzwonka dobiegł z przybudówki posterunku. Hamisz ruszył, by otworzyć. Towser znów zaczął szczekać. Na progu stał mężczyzna w średnim wieku. Był wysoki, dobrze zbudowany, miał dużą, okrągłą głowę oraz grzeczny, ale surowy wyraz twarzy, małe, okrągłe oczy, zadarty nos i wąskie usta. Chociaż musiał mieć około 60, nosił burzę sztywnych brązowych włosów, z tyłu nieco dłuższych, opadających na kołnierzyk. Miał na sobie woskowany płaszcz ze sztruksowym kołnierzem, gabardynowe bryczesy, zielono-żółte skarpety, skórzane buty i czerwony pulower. Anglik, pomyślał Hamisz. Oni wszyscy kochają te czerwone puloweryki. Wyjdź, proszę, zaraz do ciebie przyjdę, wybełkotał, podczas gdy wycie Towsera osiągało apogeum. Hamisz popędził do kuchni, gdzie wrzucił wątróbkę na patelnię. Kiedy była gotowa, pociął ją na małe kawałeczki, włożył do naczynia i podsunął psu pod nos. Więc zamieniliśmy jednego głupiego policjanta na drugiego takiego samego, powiedział sarkastycznie głos z akcentem z wyższych sfer, dochodzący z wejścia do kuchni. Pozwól sobie powiedzieć, panie posterunkowy, że zamierzam napisać do twoich przełożonych i donieść im, że karmienie rozpuszczonego kundla porządnym mięsem od rzeźnika bierze górę nad rozwiązywaniem przestępstw, w tym, co ostało się w twojej głowie. Niech pan usiądzie, panie Mainwaring, powiedział Hamisz. Zaraz pana przyjmę. Nie miałem ani chwili, żeby złapać oddech, odkąd przyjechałem. Skąd wiesz, jak się nazywam? Twoja reputacja cię wyprzedza, odparł posterunkowy. Teraz możemy albo sterczeć tu i wymieniać się uszczypliwościami, albo przejść do sedna. Co to za przestępstwo? William Mainwaring odsunął kuchenne krzesło, usiadł na nim i spojrzał w górę na wysokiego policjanta.
Wyjął fajkę i zapalił ją dokładnym, nieco nerwowym ruchem. Hamisz czekał cierpliwie. Pytasz mnie, co to za przestępstwo, powiedział w końcu Mavering. Cóż, odpowiem jednym słowem. Czary.